nie interesowało mnie nic poza łaciną i matematyką, no i sportem, WF-em, prawda. To były dwa przedmioty, które mnie szczególnie interesowały. Do dziś jestem wielkim miłośnikiem sportu. Z Pana oglądu, podczas takich spotkań jak to promocyjnych, kto jest odbiorcą Pana książek? Myślę, że moi czytelnicy to jest tak. Po pierwsze, większość kobiet. Bo kobiety więcej w ogóle czytają książek niż mężczyźni. I to mnie bardzo cieszy, czasami nawet zastanawia, dlaczego moi bohaterowie, którzy przecież nie są takimi słodkimi i przyjemnymi ludźmi, podobają się kobietom. Oni są często brutalni, zalkoholizowani, ludzie, którzy postępują niegodnie, przekraczają nieustannie granice między prawem i bezprawiem. I tacy ludzie podobają się paniom. Wnioskuję to zawsze z licznej nadreprezentacji pań na spotkaniach autorskich. Ja nie robiłem badań socjologicznych, z jakich warstw pochodzą moi czytelnicy, czy nie robiłem badań, w których kryterium byłaby płeć moich czytelników. Mogę tylko mówić to, mogę tylko wyciągać jakieś takie kiepskie, chyba niezbyt uprawnione wnioski, patrząc na moich czytelników, którzy przychodzą na spotkania autorskie. Czy podczas takich spotkań są dla Pana tacy nieoczekiwani czytelnicy, że nie spodziewałby się Pan, że taka osoba jest czytelnikiem kryminałów Pana autorstwa? Nie, nigdy nie byłem zaskoczony. Żaden czytelnik mnie nie zaskoczył w tym sensie, że nie spodziewałem się, że na przykład, że pochodzi z takiej czy innej warstwy społecznej, czy jest takim czy nie innym czytelnikiem, jak ja bym sobie go samemu wyobrażał. Nie byłem nigdy zaskoczony. Skąd ten język, którego Pan używa, pisząc książki? Nie wiem, skąd się wziął ten język mojej twórczości. To jest po prostu po pierwsze pewnie jakaś odrobina talentu, a po drugie bardzo, jak sądzę, duże oczytanie. Ja od dziecka bardzo dużo czytam, jestem namiętnym czytelnikiem, który pochłania około 50, 70, może nawet 100 książek rocznie. Co jest takiego na przykład aktualnie do polecenia, godne w Pana uznaniu z rynku księgarskiego? Czy to są tylko kryminały, czy to jest zupełnie inny gatunek, to odczytanie Pana? Ja czytam tylko i wyłącznie literaturę głównego nurtu, literaturę taką, no powiedzielibyśmy, klasy A, dlatego że chcę się uczyć od innych, uczyć się od lepszych. Dlatego czytam wielkich pisarzy, wielkich autorów, klasykę literacką, żeby uczyć się piękna frazy, dobrego psychologicznego opisu, przenikliwego opisu bohaterów. Po prostu czytam jednocześnie terminując, jak czeladnik u mistrzów. Natomiast śledzę wydarzenia literackie, jestem na bieżąco z premierami literackimi, czytam to, co się w Polsce ukazuje i ostatnio, dawno nie byłem pod takim wrażeniem jak ostatnio, kiedy przeczytałem książkę Javiera Cercasa Prędkość światła. To jest hiszpański autor, przetłumaczony na język polski. Drugi raz się już pojawił na rynku polskim, po pierwszej powieści Żołnierze spod Salaminy. I drugi polski pisarz, którego książka mi się niezwykle spodobała, to jest Krzysztof Warga, Aleja Niepodległości. Te dwie niedawno przeczytałem i te dwie mógłbym polecić. Racibórz jest takim miastem specyficznym, na moją opinię, nieco podobnym do Wrocławia, bo jest też po niemieckim miastem. Czy byłby Pan w stanie gdzieś tam w jakiejś swojej fantazji umieścić tutaj, w takim mieście po niemieckim jak Racibórz, akcję swojej powieści? Czy to jest zupełnie niemożliwe? Wie Pan, już nie tylko o Wrocławiu piszemy, na przykład rozpocząłem cykl lwowski, a na przykład Lwów do Raciborza nie jest podobny. Odpowiadając na Pańskie pytanie, po prostu muszę odpowiedzieć, że nie, w Raciborzu nie umieszczę nigdy akcji powieści. Nie z tego względu, że mam jakiś negatywny stosunek do Raciborza, broń Boże, jestem po raz pierwszy, zresztą nie mam żadnego stosunku ani pozytywnego, ani negatywnego. No, tyle, co widziałem teraz przy Zmierzchu, piękne kamienice, piękne ulice, można powiedzieć, że nawet mi się zaczął podobać, ale to za mało, żebym przyjął jakieś miasto jako scenerię mojej powieści. Żeby tak się stało, ja to miasto muszę kochać. Raciborza nie kocham.
Pana książki dostępne są na audiobookach. Jak pan sądzi, czy lepiej czytać Krajewskiego, czy lepiej go słuchać? Co pan sądzi o tej formie przekazu aktualnie w księgarniach dostępnej? Tym osobom, które nie mogą czytać z jakichś tam względów, na przykład jadą samochodem, to polecam audiobooki z moimi powieściami, moje powieści w wersji dźwiękowej. To jest bardzo dobry pomysł. Ja sam korzystam z tego dobrodziejstwa techniki, można powiedzieć, ponieważ co drugi dzień biegam 8 kilometrów nad Odrą i kiedy biegam, mam słuchawki na uszach i ostatnio na przykład słucham Lalki Bolesława Prusa, powieści, którą czytałem wielokrotnie, a teraz ją słucham w wspaniałej interpretacji Stanisława Kamasa, który grał główną rolę zresztą Wokulskiego. Spodziewa się pan ekranizacji którejś z książek o panu Moku? Nie, nie będzie tej ekranizacji. Projekt upadł z powodów finansowych. I wtedy, kiedy studiowałem, pamiętam, że nieżyjący już mój mistrz, świętej pamięci profesor Herbert Myśliwiec,